mogę powiedzieć o 8 rozmowach. Dlaczego mówię 8? Ponieważ w czasie wizyt Jana Pawła II w Polsce miały miejsce 2 spotkania, 2 rozmowy. Więc łącznie 8. Pierwsza odbyła się w 1983 roku. Był to bardzo trudny czas. Stan wojenny był co prawda już zawieszony, ale jeszcze aktualny ze wszystkimi napięciami tamtego okresu. I siłą faktu to napięcie towarzyszyło wizycie papieża. Chodziło o to, mówię w tej chwili ze strony władzy, strony mojej, ażeby ta wizyta, jej emocjonalność w sensie reakcji społeczeństwa, ludności, no nie przekroczyła pewnych ram, nie spowodowała destabilizacji, która mogła być bardzo niebezpieczna. Pierwsze zetknięcie, pierwszy kontakt z papieżem miał miejsce w Belwederze. Przewodniczącym Rady Państwa był profesor Henryk Jabłoński. On formalnie pełnił rolę gospodarza. Był prymas, wtedy jeszcze arcybiskup Józef Glemp. I byłem ja. Była to rozmowa, można powiedzieć, wstępna, w której przede wszystkim poza kurtuazyjnymi różnymi elementami miała miejsce informacja przede wszystkim ze strony Henryka Jabłońskiego o naszej sytuacji, o naszych problemach. Ja to uzupełniłem, niektóre akcenty uważałem za istotne, związane z tym stanem rzeczy, w jakim się znajdujemy i tym, który go poprzedzał. Zabierał głos Jan Paweł II, ale jak zapamiętałem, nie były to wypowiedzi długie, ale przede wszystkim nacechowane chęcią uzyskania jak najwięcej informacji właśnie ze strony przedstawicieli władz. Z ogromnym taktem, kulturą nam podawane, nie doszło do żadnych jakichś tam kontrowersji, ale nie wyczerpało to oczywiście całego zakresu tematycznego, który w moim przekonaniu, jak się okazało, w przekonaniu papieża należałoby zasadniczo rozszerzyć. Po tym odbyły się kolejne dni wizyty, wielki entuzjazm społeczeństwa w samym powitaniu, później w kolejnych spotkaniach w różnych miastach Polski. I w Częstochowie, który był, można powiedzieć, przedostatni etap tej wizyty, doszło do spotkania delegowanego przeze mnie Kazimierza Barcikowskiego, współprzewodniczącego Komisji Rządu i Episkopatu i ówczesnego ministra spraw wyznań Jerzego Kuberskiego, którzy skontaktowali się bodajże z kardynałem Casaroli, z prymasem Glempem, przedstawiając pewne nasze opinie, z których wynikało, że dobrze by było, gdyby wizytę papieża można było w jakimś sensie zamknąć obszerniejszą rozmową ze mną. Zwłaszcza, że wówczas mieliśmy pewne niepokoje związane z tym, że wizyta pobudziła emocje różnego rodzaju, które co prawda nie nosiły charakteru politycznego, ale biorąc pod uwagę realia tamtego czasu, wewnętrzne, zewnętrzne, one mogły w jakimś tam momencie się przerodzić w jakieś poważniejsze
reakcje, no, które były bardzo, bardzo trudne w owym czasie. Papież wyraził zgodę i doszło do spotkania w Krakowie, na Wawelu. A więc już sama sceneria, był wieczór. Wawel stwarzał określoną atmosferę. Doszło do spotkania, do rozmowy na Wawelu. To była druga rozmowa w ramach tej jednej wizyty. Dlatego ja powiedziałem na wstępie, że łącznie miałem 8 rozmów z papieżem, ponieważ dwie z nich odbywały się w jednym, można powiedzieć, czasie jednej jego pielgrzymki do Polski. Była to rozmowa bardzo ważna, przynajmniej dla mnie, w moim przekonaniu. Zachowuję ją głęboko w pamięci, w sercu nawet. Trwała ponad 2 godziny, a więc myślę, że przekroczyła takie rutynowe ramy rozmów z papieżem. To świadczyło, że jest on zainteresowany, ażeby poznać moje opinie i swoją z kolei opinią się podzielić. No, jest taka niepisana, ale przestrzegana zasada, że o szczegółach rozmów papieżem się nie mówi, nie informuje. Więc ja tylko ograniczę się do takich kwestii, które w moim przekonaniu powiedzieć można. No, poza tym pamięć ludzka jest zawodna. Ja żadnych notatek nie robiłem. Więc tylko to, co jakoś uwypukliło się w mojej pamięci najbardziej. No, papież chciał wysłuchać przede wszystkim opinii, tym razem już poszerzonej, o sytuacji w Polsce, w kraju. No, widać było, że jest głęboko zatroskany. To zresztą i wcześniej mieliśmy tego świadomość. No, różnego rodzaju wydarzeniami, które miały miejsce, no, ograniczeniami swobód obywatelskich, które z natury rzeczy w tamtym okresie funkcjonowały. Starałem się, możliwie jak potrafiłem, najszerzej i szczery sposób przedstawić te racje, które kierowały mną przy wprowadzeniu stanu wojennego. Również w dalszym procesie jego realizacji i wreszcie zamiarów na przyszłość. A wśród tych zamiarów był zasadniczy wątek, mianowicie odwołanie stanu wojennego, co nastąpiło wkrótce po wizycie papieża. Papież słuchał wielką uwagą. To, co mnie zawsze ujmowało w rozmowach z Janem Pawłem II, który, jak wiadomo, potrafi znakomicie przemawiać. Miliony, miliardy ludzi może nawet mają tego świadomość, miały okazję go słyszeć, chociażby w telewizji oglądać. Natomiast niewątpliwie jest znacznie mniej tych, którzy mieli możliwość bezpośredniej rozmowy. 4 oczy. To, co podkreślam jeszcze raz, było takie ujmujące. Papież umie słuchać. Umie słuchać. A u ludzi wielkich, no, często powstaje taka skłonność do długich monologów, do wykładania swoich racji, nie zwracając specjalnie uwagi, jak to będzie odbierane przez rozmówcę. Papież bardzo uważnie słuchał, on miał taki charakterystyczny sposób tego słuchania, opierając tutaj ręką twarz. W trakcie tych moich obszernych wywodów zadawał jakieś towarzyszące pytania, które uzupełniałyby ten mój wywód.
i potem sam się wypowiadał, w jakim sensie była to odpowiedź na moje kwestie, no a jednocześnie i podzielenie się własnymi sądami na różne tematy. To, co uważam zasługuje na szczególne podkreślenie, to jakaś taka żarliwość patriotyczna papieża, który z bólem mówił nie tylko o sytuacji aktualnej, która niewątpliwie też była przez niego boleśnie odczuwana, ale sięgał w głębszą historię. Mówił o tym, jak nasze dzieje są obciążone różnego rodzaju cierpieniami, krzywdami, klęskami, wymieniał powstania, i że to się wszystko nawarstwia i trzeba zrozumieć obolałość tego społeczeństwa, ta tradycja, która w jakimś sensie wciąż jest żywa i trzeba się z tym liczyć i to uwzględniać. Drugie, to sposób niezwykle taktowny, bez chociażby tego typu jakichś rekomendacji, dlaczego nie robicie, nie reformujecie Polski w kierunku pełnej demokracji, innych rozwiązań, które po latach przecież nastąpiły, były w sposób taki niezwykle subtelny, umiejętny, wprowadzane elementy, podmiotowość społeczeństwa, człowiek. Oczywiście w podtekście było zrozumiałe, że to chodzi o to, żeby w Polsce dojrzał w odpowiednim czasie system demokratyczny, ale miał świadomość realiów tamtego czasu i stąd pamiętne jego słowa, moim zdaniem chyba jedne z najważniejszych w tej rozmowie. Panie generale, ja wiem, że socjalizm jest realnością. Chodzi o to, żeby on był z ludzką twarzą. Ja to rozumiałem, rozumiem i rozumieć zawsze będę, że z jednej strony papież Kościół był zdecydowanym przeciwnikiem tamtego systemu. Uważał, że on musi ulec zmianie, ale że to będzie zmiana, która będzie następowała krok po kroku. Że to będzie proces ewolucyjny. Że proces, który nie stworzy niebezpieczeństw dla Polski, dla naszej substancji narodowej. Zresztą, jeśli się trochę cofnę do wcześniejszego okresu, Kościół, prymas Wyszyński, później prymas Glemb, bardzo gorąco z jednej strony zachęcali władzy do szukania porozumienia z Solidarnością, uwzględniania jej różnego rodzaju postulatów, ale z drugiej strony bardzo stanowczo przestrzegali i ostrzegali Solidarność przed radykalizmem, przed krokami niepokojącymi, niebezpiecznymi w realiach tamtego czasu. Jest to doskonale udokumentowane i myślę, że to potwierdza wielką mądrość Kościoła, która na przestrzeni historii była nieraz wykazana. I w słowach papieża ja wyczuwałem właśnie ten sam nurt. To, co jest w Polsce, to, co jest w obszarze ówczesnego bloku, jest pod różnymi względami nie do przyjęcia dla Kościoła, ale Kościół nie zachęca, ażeby w sposób awanturniczy to zmieniać. To musi dojrzewać. Zapamiętałem takie też stwierdzenie papieża, które miało charakter, no, w jakimś sensie aluzyjny, kiedy powołał się na słowa Zygmunta Augusta: nie jestem królem waszych sumień. No, w ten sposób sugerując, że żadna władza nie może
dyktować ludziom takich czy innych przekonań, że to jest kwestia sumienia każdego człowieka. Ważnym akcentem były też sprawy dotyczące naszego usytuowania w realiach międzynarodowych. Ja wyczuliłem papieża na to, że żyjemy w realnym świecie, że i stan wojenny był funkcją uświadomienia sobie tej realności, już nie wchodzę w szczegóły, i że byłoby niedobrze, gdyby w Kościele znalazły pożywkę jakieś takie nurty, które by w sposób zbyt radykalny zmierzały w kierunku zmiany tego układu, który jest i który nie myśmy przecież stworzyli. I papież odniósł się do tego z pełnym zrozumieniem. Zresztą potem przekonałem się w późniejszych rozmowach, że bardzo mu zależy na dobrych stosunkach z Rosją, narodem rosyjskim. I wtedy powiedział, ja to rozumiem, czy pan generał zauważył, że ja w Oświęcimiu zatrzymałem się tylko przy tej płycie poświęconej zamordowanym Żydom i Rosjanom. Chciałem w ten sposób wyrazić swój szacunek dla tego narodu, który poniósł takie wielkie ofiary w walce z hitleryzmem. Nie mówił o jakichś problemach dotyczących polskiego kościoła. Ponieważ stosunki państwo-kościół układały się coraz pomyślniej, oczywiście nie odbywało się bez takich czy innych kontrowersji, ale generalnie rzecz biorąc, wtedy Kościół coraz pełniej mógł korzystać ze wszystkich swobód, bardzo dynamiczne budownictwo sakralne, działalność Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, moje dość częste spotkania z prymasem, więc to funkcjonowało i miało wszelkie szanse na dalszy pomyślny rozwój. Natomiast papież mówił z wielkim ubolewaniem, goryczą o innych krajach wczesnego bloku, zwłaszcza o Czechosłowacji, że on odczuwa bardzo, bardzo boleśnie to, jaki tam jest stosunek do Kościoła, do religii, do ludzi wierzących. I nie rozumie, dlaczego to tak się dzieje. No, myślę, że moglibyśmy wspólnie sobie na ten temat wymienić pewne poglądy. Zaczęło się od czasów przecież Husa, wojen husyckich i różnych dalszych konsekwencji. Reasumując, ta rozmowa dla mnie miała fundamentalne znaczenie w rozumieniu tego, jakim jest papież i czego od nas oczekuje i jaki wkład wnosi do nie tylko spraw Kościoła powszechnego, co oczywiste, ale jego głębokie zaangażowanie, takie patriotyczne zaangażowanie w sprawy Polski, mądre zaangażowanie, odpowiedzialne, a jednocześnie konsekwentne, no, podbudowane całą filozofią chrześcijaństwa, katolicyzmu. Ja jestem wychowany w duchu głęboko katolickim, rodzinie głęboko katolickiej z dziada, pradziada. Rodzice, dziadkowie. Przez 6 lat byłem uczniem gimnazjum księży Marianów. Magia, tak może niefortunnie to nazywam, ale wielkości, świętości papieża, jako takiego papieża, papiestwa, no to było w jakimś sensie w genach. I chociaż tutaj występowałem w sensie politycznym,
no, wymiarze partnerskim, nazwijmy to, to no, wewnętrznie czułem ten taki właśnie respekt, który no, wynika z obswania z człowiekiem z tego świata, z którego ja się przecież wywodzę, którego jakieś wartości uniwersalne są mi wciąż bliskie, a osobowość papieża, którą już miałem okazję przecież śledzić w czasie jego pierwszej wizyty, co prawda z ekranu telewizora, potem z różnych opowieści, no już sama przejście robiła ogromne wrażenie. Tamże w Belwederze, po tym, nazwijmy to, ceremonialnym spotkaniu, odbyło się takie spotkanie, konferencja, można powiedzieć, oficjalna, z udziałem mediów, z moim przemówieniem i przemówieniem papieża. Moje przemówienie zostało opublikowane, sięgam nawet do niego, nie mam się czego wstydzić, ale ja byłem bardzo przejęty. Byłem bardzo przejęty. Ale to było nie tylko w wyniku tego, że właśnie mówię do papieża, ale no, dość prozaicznie to wyglądało. Mianowicie, ja nad tym przemówieniem strasznie długo pracowałem. W ogóle jestem taki pedantyczny, jeśli chodzi o pracowanie tego typu wystąpień. I to było poza Warszawą. Chciałem mieć spokój. Jest taki pałacyk, który należał do wojska, chyba należy, w Natolinie, nie w Natolinie, przepraszam, w Helenowie pod Warszawą. Ja tam siedziałem, pracowałem, no i ze mną było paru oficerów mi towarzyszących, którzy no, na stronę techniczną, powiedziałbym, czuwali, przepisywaniem tam i tak dalej. No i zbliża się wizyta papieża, a przemówienie jeszcze nie jest gotowe, nie jest doszlifowane. Trzeba jeszcze pewne poprawki na maszynie, wtedy jeszcze nie było przecież ani komputerów, ani nic, to wszystko trzeba było od nowa. I ja wyjechałem, nie mając tego przemówienia. No, zimne i gorące poty na mnie biły. I kiedy w ostatniej chwili mnie wręczono, to myślę, że było też już, był widoczny ślad, że ja się wręcz niemalże trzęsę. Ale to było, powiadam, chyba zderzenie tych dwóch okoliczności. Pierwsze, mówię do papieża, mówię przecież w szerokim odbiorze publicznym, bo telewizja, a jednocześnie jestem jakoś tam zdenerwowany, przejęty no, tym przypadkiem. No ale to jest taki, powiedziałbym, szczegół. Więc ta wizyta w moim przekonaniu, w mojej pamięci, chodzi za najważniejszą. No pierwsze dlatego, że mogłem zetknąć się osobiście z papieżem i odbyć taką długą rozmowę. Dwie, ale faktycznie jedną długą rozmowę. Rozmowę. Akcentuję to słowo, bo to nie był jakiś monolog z jednej czy z drugiej strony, ale wymiana ocen, poglądów, nacechowana jakąś taką wzajemną życzliwością, chęcią zrozumienia, z mojej strony wyjaśnienia, czym się kierowaliśmy, czym się kierowałem. Myślę, że mogłem tam niektóre sądy papieża wynikające z informacji, które jego docierały, sprostować. W tej rozmowie z papieżem nie padały tego typu oceny, niepokoje, ale ja no niejako w podświadomości miałem to, że no, do papieża docierają, tak i do mnie zresztą, do każdego każdego człowieka usytuowanego wysoko, czy to w hierarchii kościelnej, czy świeckiej, docierają informacje z różnych źródeł i nie zawsze one są w pełni wiarygodne, kiedy są po prostu wynikiem jakiegoś nieporozumienia, niekiedy są celową dezinformacją. Niejednokrotnie o tym się przekonałem, może bym popełnił mniej różnych błędów, gdyby ta informacja była zawsze
obiektywna i prawdziwa. Ale sądzę, że to też był ten element, który pozwolił nam zrobić kolejny krok na drodze właśnie wzajemnego zrozumienia Kościół w Polsce i władza w Polsce. Mówiłem też z papieżem i zajął w tej sprawie jednoznaczne stanowisko, że bardzo szkodzą Polsce przede wszystkim, nie rządowi, ale Polsce, Polakom, społeczeństwu, sankcje ekonomiczne, restrykcje zastosowane przez Zachód, zwłaszcza przez Stany Zjednoczone, że odbijają się na stopie życiowej, w warunkach życia. I papież, wiem, że interweniował u Amerykanów i wkrótce te sankcje zostały złagodzone, a po latach w ogóle zniesione. Mówiliśmy o sprawie bardzo wciąż żywotnej, do której w każdych właściwie rozmowie ja wracałem i papież to przyjmował ze zrozumieniem, mianowicie stosunki polsko-niemieckie, a w szczególności granica zachodnia. Potwierdzenie ostateczności granicy zachodniej. Dlatego, że to, co nawet w 70 roku Brandt, Gomułka, był ważny krok, ale on nie był krokiem zamykającym. Przecież CDU wstrzymała się od głosu, zapowiadając, że dopiero w traktacie pokojowym, po zjednoczeniu Niemiec, można będzie do sprawy wrócić. Więc jak gdyby tymczasowe rozwiązanie. No i towarzyszące temu różnego rodzaju sprawy, które nas wtedy niepokoiły i Bundeswehra, w której było pełno tych hitlerowskich generałów i różne inne rzeczy. Dzisiaj tyle niepokoju wywołuje pani Steinbach. No to jest śmieszne po prostu w stosunku do tego, co wówczas jeszcze istniało, kiedy ta granica była niepewna, kiedy świat był podzielony, kiedy były te antagonistyczne bloki. Papież to doskonale rozumiał. Wiem, że on sprzyjał, na ile to jest możliwe, z jego pozycji wpływać, ażeby wreszcie Niemcy Zachodnie tę granicę ostatecznie uznały. No, załóżmy naszych wspólnych kontaktów, tego się nie udało sfinalizować, dopiero nastąpiło w połowie 90 roku, ale wiem, że papież bardzo, bardzo sprzyjał tym procesom i na pewno też przyczynił się do tego, że wreszcie klamka w tej materii ostatecznie zapadła. To były te, moim przekonaniu, mojej pamięci, główne wątki tej rozmowy, ale to, co najbardziej mi utkwiło w pamięci, to jej tonacja, jej takt, jej kultura. Myślę, że tutaj niektórzy się spodziewali, że papież będzie jakieś reprymendy mnie udzielał, mnie pouczał, stawiał do kąta. Nie. Słowa papieża zawierały oczywiście w podtekście, można powiedzieć, krytykę, mówiąc, ważna jest podmiotowość społeczeństwa i trzeba tą podmiotowość zapewnić. No, podmiotowość to znaczy demokracja, prawda? Ale to było obudowane taką refleksją ogólniejszej natury, historyczną, moralną. I właściwie każda potem rozmowa z papieżem w pełni potwierdzała ten jego wspaniały dar rozmowy, oddziaływania, przekonywania, pozyskiwania człowieka. Papieża widziałem zawsze na tym ogromnym takim piedestale, w tej najbardziej, że tak powiem, uroczystej formule, w jego przemówieniach. A tu dla mnie, nie chcę mówić zaskoczeniem, przewidziałem, że jest człowiekiem wielkiej kultury, ale takim jakimś miłym dla mnie odczuciem było to, że on po prostu rozmawia. Nie przemawia, rozmawia. Że dużo tego ciepła jest w tym, co on mówi. Aczkolwiek ja nieco obawiałem się, że to pierwsze nasze zetknięcie może zachować jakiś chłód. I być może nawet tylko trochę było.
kiedy witanie, przywitanie, podanie ręki przed rozpoczęciem rozmów. Ja myślę, że no, papież miał być może taki jakiś wewnętrzny odruch, że to jest ten człowiek, do którego no, ma ogromne pretensje i jego decyzję ocenia negatywnie. Oczywiście tego nie odczułem, ale wydawało mi się, że to jest w jakimś sensie naturalne, że ten nasz pierwszy kontakt jest obarczony tym, co miało miejsce. No a potem już rozmowy zupełnie były prowadzone właśnie w tonacji, która pozwalała mi jakoś na dużym takim, nie najlepsze określenie może w tego typu powiedzieć, luzie się odnieść. To nie znaczy, że jakoś tam swobodnie, lekko i beztrosko, ale bez takich tych zahamowań, skrępowań, które mogły być, gdyby papież sam nie stworzył atmosfery, w której można właśnie w taki sposób się wypowiadać.